Dzień dobry Państwu. Przed Państwem pani Agnieszka Topolska, prowadząca dzisiejszego programu. Dziękuję Przemku. Witam Państwa. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco. Przed chwilą na tej scenie wystąpił przed nami zespół Świtezianie wraz z chórami Iskra i Watra w Krakowiaku. Wielkie brawa! Witam wszystkich bardzo gorąco na przeglądzie wszystkich grup tanecznych działających przy Związku Narodowym Polskim. Taki przegląd, proszę Państwa, organizowany jest już od blisko 30 lat. Tak więc wielkie brawa! Witam specjalnych gości, którzy przyjechali do nas aż z Baltimore. Krakowiacy Baltimore są tutaj razem z nami. Wielkie brawa! Rozpoczęliśmy, drodzy Państwo, pierwszą część naszego przeglądu. Świtezianie wraz z chórami Iskra i Watra w Krakowiaku byli przed chwilą, a już za chwilę zespół Vera, grupa pierwsza, zaprezentuje zabawy naszych dziadków. Zobaczymy też zespół Gaiczek w Krakowiaku, następnie zespół Słoneczka w obrazku z polskiej wsi i zespół Gwiazdki na krakowską nutę. Życzę Państwu miłego oglądania. Przywitajmy wielkimi brawami naszych wspaniałych artystów. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Jesteśmy krasnoludki, hopsa-sa, hopsa-sa. Pod grzybkami nasze budki, hopsa-sa, hopsa-sa. Jemy mrówki, żabie łapki, oj tak, tak, oj tak, tak. A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak. Gdy kto zbłądzi, to trąbimy, tru-ru-ru, tru-ru-ru. Gdy kto sylmy, to uśpimy, lu-ru-ru. Gdy kto skrzywdzi krasnoludka, ojojoj, ojojoj, to zapłacze nie za wódka, ojojoj, ojojoj. Róbcie wszystko, co i ja, co i ja. O
ojciec Virgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, róbcie wszystko co i ja, co i ja. Ojciec Virgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, róbcie wszystko co i ja, co i ja. Jestem jak drzeweczka, a tu kraj.
do muzyki Wojciecha Kilara. Wszyscy tancerze wystąpią w nowych kostiumach z epoki, w której rozgrywała się sztuka i film Zemsta. Zapraszam.